Myśląc o user-centric design, jeśli chodzi o reklamę, powinniśmy pamiętać, że konsumpcja przekazu reklamowego jest zupełnie inna w zależności od tego, z jakim kontekstem mamy do czynienia. To jest sytuacja, to jest otoczenie i to są warunki, które z nim są związane. Na przykład zupełnie inaczej reagujemy na reklamę w momencie, w którym oglądamy ją na ekranie komputera w pracy, kiedy pracujemy na open space'ie, a zupełnie inaczej, kiedy widzimy tą samą reklamę, oglądając ją wieczorem na sofie, na tablecie z kieliszkiem wina w ręku. User-centric design pozwala zrozumieć różnice pomiędzy tymi kontekstami i zadbać o spójność we wszystkich kanałach.